Yo, siemanko, z tej strony Kasper, witam was w następnym odcinku na moim kanale. I teraz ja z moim kuzynem Karolem będziemy bronić wioski, a mój kuzyn Krzysiek z moim bratem Kubą będą nas atakować. I my mamy, mój kuzyn Karol będzie robił obrony na kreatywie, a ja będę musiał się szybko wystakować na... Jezus Maria, Kuba, co ty zrobiłeś wcześniej? Ja będę musiał szybko się wystakować na survivalu, więc zbieram wszystko szybko chleba. Ale to jest jakaś książka, ale to nam nie będzie potrzebne. Więc on tam robi już... błagam, Kuba robił tutaj dziwne rzeczy. Dobra, to ja zbieram drewno, idę do kopalni. Będzie, proszę państwa, ostro zabawa. Idę po drewno, tam widziałem. Musimy walczyć, bo oni są gdzieś tam chyba. Nie wiem, tam gdzieś chyba. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Nie, i oni będą chcieli nas... Oni mają na survivalu, są wszyscy. Oni. I oni będą atakować nas. A ja jestem na survivalu... I będę się stakował dla nas dwóch, ze mną z Karolem będzie robił ty, a Karol będzie budował, nie? I chyba z tego co słyszałem, to robi twierdzę tam, więc... Będzie twierdza nie do zdobycia. Twierdza Wrocław. Przydałoby się, żeby... Przydałoby się łuki, wiesz? Bo... Tak, no, o kurde, ale to będzie ciężko zdobyć łuki. Ale ciężko będzie łuki zdobyć. Dobra, ja zbieram jeszcze jedną tę. Dobra, ale łuki to poczekaj, to byśmy musieli zabić szkielety. I te. Popatrz skrzynkę, bo wioska, może tam są. No nie, bo Kuba wcześniej podpalał domy i lutował tą wioskę już. Nie. Jaki oszust mały. Nie ma tam. U kowala, zabrał wszystko od kowala. Mieliśmy kowala, on wszystko zabrał, nie? Więc zaczynam szybko się, jak najszybciej możemy stakować. Szkoda, że nie mogę używać X-Raya. Nie, bo mam go załadowanego, tylko nie będę używał. Ale ogólnie serwery mają słabą ochronę, bo nie patrzą na ludzi z X-Rayem. Nigdy mnie nie złapali, jak miałem X-Raya. Nigdy? Nigdy. A do, nie, wcale widzowie nic nie słyszeliście, nie używałem X-Raya, okej, okay, to nieprawda. To wszystko były wymysły. To nie jest prawda, okej? Okay? Jak creeper to wygląda! Jak creeper! Dobra, diamenty są na minus 20. Lecimy jak najszybciej, się kopiemy w dół. My mamy jeszcze 27 minus 30, bo mieliśmy pół godziny. Jesteśmy na 66 kreatywie, o cholera. Ma kopanie się w dół, ja się boję, że natrafię zaraz na jakiś głupie. Dobra, nie będę się skopał tak, bo to jest bez sensu. Dobra. Boję się, że zaraz na coś trafię. Dobra, mamy miedź, chociaż to mi nie jest zbytnio potrzebne. Mamy jeden węgiel, to też mi nie jest zbytnio potrzebne na razie. Znaczy, będzie potrzebne później, jak będziemy żelazo zdobywać. Ale na razie musimy się skopać na około kratkę 0. I wtedy kopać. Na kratkę 0, dlaczego? Dlatego, że tam będzie dużo tych. Mam nadzieję, że wziąłem wystarczająco desek, żeby wystarczyło mi na kilka kilofów, bo muszę tam będę siedział długo dosyć. Kacpi, mam genialny pomysł. Zaraz zobaczysz. To ty. My tą wioskę to będziemy bronić tak tylko, wiesz, strożnie, ale my ich po prostu rozwalimy w tym, w tej twierdzy, co buduje. A tak. Z zewnątrz oni, będzie mechanizm redstone, wokół są pełno jest pułapek TNT, po prostu wysadzimy to i oni nie będą mieli jak przejść. Ale jak się, ale to będzie takie głupie, jak się połapią na pierwszej pułapce, nie? Jak masz, my se tam, my się przygotowujemy, jakieś na przykład łuk zdobędziemy i coś tam dalej. I tak dalej. I jesteśmy gotowi, co diamentowi i tak dalej, a oni TNT, ups, na samym początku. A wiesz, co może być niepokojące? Że oni mogą nas obserwować, co my robimy. Tak, to jest prawda, bo my nie wiemy, gdzie oni są, a oni wiedzą, gdzie my jesteśmy, więc super. To jest jeden problem. Dobra. Burza jest na górze, kurde. Dobra, kratka 2 i się kopiemy przed siebie. Będę najpierw skopał wyższe bloki, żeby jak spadł. Już mi poszedł kilo?
No to nieźle, proszę państwa. Dopiero się skopałem na kratkę 2. Szybko poszedł kilo, dobra. Lecimy. Dobra, tutaj powinno być szybko żelazko. I tak jak mówię, o, lapis, ale on mi nie wypadnie, co nie? No dobra, wszystko. A wypadnie, dobra, ekspa dużo. Lapis, może się uda enchant mieć. Ej, ale wiesz co, chyba zamiast diaksowych zbroi, to będę enchant robił, nie? Żeby mieć na przykład żelazne zaklęte, jeśli oni będą mieli, w ogóle jeśli będą mieli diamenty, bo... O, co, kurwa, osiągnięcie jakieś, no co to jest? Nie wiem, ja mam wyłączony czat. Ja nie widzę. A dobra. A co tam pisze? Acquire hardware. Nie wiem, ja mam angielski. Nie mam pojęcia. No, acquire hardware. Nie wiem. Ja też nie wiem. O, ja mam 8 zdjęcie. Yeah. O, znowu acquire hardware. A to ja? Jeżeli oni nie wejdą, to na nie widzę. A, no to wiem, no to... To ja wiem, co oni mają. To oni wykopali taki blok, który jest pod ziemią. To oni nawet nie wiem, czy oni nie są na jakiejś kratce 5. Oni mogą być serio bardzo nisko, mogą być strasznie wysoko, więc... Dobra, kurde. Ale nie ma żadnego żelaza, no co jest? Kopie się przed siebie, nie ma nic. Ile już przykopałem? Nie no, bez sensu. Co mi to w ogóle? Prawie się zmieniłem na kreatywa przypadkiem. Prawie. Dobra. Kopiemy. Nigdzie nie dokopiemy. No ja was bawię. Ej, no co jest? Nie mam jeszcze żelaza, jestem na kratce 2. Dwa i jestem... Kopię się przed siebie. Bo przecież jestem na kratce 2 i kopię się przed siebie, nic tu nie ma. Naprawdę, ten świat jest dziwny. Dobra, to trzeba zmienić w tą stronę iść, bo to nie ma sensu. Nie, no bez kitu. Dawać żelazo. Minecraftcie, dawaj żelazo. Dawaj żelazo, Minecraftcie, dawaj żelazo. Nie no, przecież w takim tempie to my nigdy nie byłem się nie uzbrojony. Już 7 minut. Zostało? Nie, 8 minut już minęło. Kurde, ja to wcale aż tak dużo to ja nie mam. Zrobiłem pułapkę, ogrodziłem cały kościół obsydianem. A ja nie mam nic, chłopie. To nie ma żadnych szans, bo... przecież ja nigdy nie znajdę tego. Ej, ja bym wydłużył ten czas na przykład. Nie no, pół godziny jest dużo. Tak? Nie no, nie wiem, możesz napisać do nich i spytać, czy będą chcieli wydłużenie czasu. No kurde. Ej, nie no, ciężko jest. Może jakiś by się trade z nimi udał? Trade. Nie no, ale jak mi zaraz wyskoczy, że... Jak zaraz wyskoczy osiągnięcie Kuba Świtek z diamenty. Jak jest, to będzie bez sensu. A nie, ale w ogóle craftinga nie zabrałem. A nie, musimy jeszcze chyba niżej zejść, widzowie, bo to nie ma sensu. Dobra, skopujemy się jeszcze niżej. Na kratkę minus 20, to jest dobry plan. No, jesteśmy na kratce 0. Ciemność, to ja nic nie widzę. Jak się włącza to? Czuta? Bo gość już ma zbroję całą. Kto? Kuba. Niemożliwe. Ale żelazo? Chyba nie wiem, no suit up. To nie wiem, czy to nie jest deksowa nawet. Czyta. Nie no, to jest żelazna. Ale nie no, bo mówię, na pewno on ukradł to z tego. Z tego... Tak, on tu się kręcił. On tu się coś kręcił. No, wiedziałem, że tak będzie. No to ciężko, proszę państwa. A ja tym sposobem tutaj nic nie znajdę. O, uwalił piorun, kurde. Ej, nie, no ja nic nie znajdę. Jestem na minus 11, ale ja nic... Chodź tutaj, po prostu, pokopię jak najwięcej. No, kopię jak najwięcej, ja to nic nie daję. To nic kompletnie nie daje, jeszcze mikrofon. Walnąłem się w mikrofon. Ej. Śmiesznie będzie, jak się wykopie w bazę na przykład i będzie tak.
oni się tu podkopywali. Coś. Ale czy znam z naszymi tunelami na przykład? Mój Jezus. To co ja mam robić? Dobra, ty nie możesz być siebie, tam nie ma, ale dobra. A co? Nie, chciałbym, jakbyś obczaił tą, jak to wygląda. No ja was błagam, daj. Nie znajdzie żelaza, ani diaksów nigdy. A ja bez żelaza nie wykopię diaksów. Jeśli w ogóle znajdę diaks. Jest jakiś ten świat jest dziwny. Ten świat jest sus. Sus pisze sus. Sus. Ej, to jest sus. Może nic się nie stanie, jak na sekundę włączę X-raya. Chciałbym sprawdzić, czy w ogóle coś tu jest. Może nie. No dobra, nie. Dobra, dawać. Ej, nie, no nie ma. Ej, ja nie wiem, czy to ma sens tak głęboko się kopać. To chyba nie ma sensu, bo to nic nie ma. Ja chyba, wiesz co? Ja chyba wyjdę i będę się kopał tam wyżej, bo to nie ma żadnego sensu chyba. Poza tym tu się długo kopię, bo jestem taki kamień inny. W sumie to kompletnie nie ma sensu i tu nic nie ma. Ej, ja nie wiem, poczekajcie, ja muszę w ogóle sprawdzić, czy jest cokolwiek tutaj. Czy jest tutaj w ogóle jest ten surowcem, bo ja jestem ślepy chyba. Jestem niemożliwy. Tyle surowców, ja się kopię obok nich? Nie mogę widzowie pomóc. Nie no, jestem niemożliwy. Gdzie to było? Tu? Gdzie to było? Powiedzcie, że to tu było. Tu nie było, co nie? Bo nie chcę mi się tu drążyć. O! Znalazłem cave'a. Jak miło. Dobra. Żelazo, dawaj żelazo. Ej no. Ej, nie ma żelaza tu? I gdzieś wszędzie mieć, a żelaza. Enderman, kurde nie. Ale mam ten. Czemu? Ale mam obóz. Słuchaj, będziemy tak. Enderman zostaw mnie. Dobra, wybuch. Ale żelaza ani trochę tu, ani diaksów. Żelazo, tak jest. Ile czasu jeszcze? Czasu 16 minut. Ej, czemu wyszedł? Kto wyszedł? Przecież. Nie mam pojęcia, ale wiem, że zbuduję. Może go wywaliło, ale nie wiem, ale wiem, że zbuduję sobie tarczę, bo to na pewno się przyda. Tarcza się na pewno przyda. A nie muszę piecyk. Krzysiek umarł? Ja. Nie, dobra, ale to zezwalałam, żeby się tepnęli do siebie, bo wiesz, bo... Żeby to miało sens. Dobra, lapis mi dawaj do expa. Chyba tam jest więcej żelaza. Tyle, dobra, muszę coś zjeść. Dobra, zombiak. Okej, okay. Jak się przestraszyłem go. No nie no, na razie jest git. Osiągnięcie łowca potworów. Dawaj mi tarczę, chłopie. Dawaj mi, chłopie, tarczę. Zrobić ci tarczę? Oczywiście, nie. Wiem. Wiesz co, za chwilę, bo ja widzę dużo więcej żelaza, a to się może przydać. Na mnie wiesz, stakowanie na razie. Zombie, zostaw mnie, suń się, chłopie. Dobra, dawać mi jedzonko, bo ja muszę więcej zjeść zdecydowanie. O nie, szkielet. Jezu, jakie szkielety są upierdliwe. Ja tak nie widzę szkieletów. O, dobra, mam szkieleta i pająka, czyli potrzebne rzeczy na łuk. Chyba. Tak, na pewno. Mineshaft!
Kto umarł? Tu jest żylko i jest mineshaft tam. Więc kozacko, to mi się zaraz skończy kilo, będę musiał zrobić następny. Ej, dobra, jak jest mineshaft, to jest kozacko, nie? Ja robię kill off żelazny teraz. Gdzie zrobić kill off? I mam tu od razu lawę, będziemy mogli ich podlać. Mam tu, dobra, dawać... No tak, zróbmy drewno, bo nie mam nic innego. Dajmy już. Nie no, dobra. No dobra. Teraz tak, będzie szybko trzeba kill off zrobić. Nie, albo zbroję czy kill off? Co? Zbroję czy... Nie, ja zrobię kill off... Kill off jest niepotrzebny. Kill off zrobię kamienny, a zbroję zrobię. Chociaż nie wiem na co mi stać tej zbroi. Na nic wiem. Ciężko jest. Nie no, weź do nich, napij do nich, czy mają te na przedłużenie czasu, bo mamy 13 minut, nie? Dobra, ale już. Chcesz na przykład 10 minut? No tak, tak. Przydałoby się trochę. Chociaż jeśli oni mają zbroję, no to słabo. Dobra, cyk i idziemy dalej na poszukiwania. Tam był mineshaft, więc możemy te rzeczy ze sobą zabrać tak naprawdę. Ale ciemno się. Dobra, zabieramy te rzeczy. I tam był mineshaft, więc idziemy do mineshafta. I tam jest spawner pająków? Nie, dobra, nie, nie jest spawner, ale... Tak, z tego są nici! Będziemy mieli na ten, na łuk. Trzy nici są potrzebne. Czekaj, czekaj. Tu weź ty do nich napisz. Albo dobra, ja napiszę, napiszę. Ej, mam nici, czyli na łuk będziemy mieli. I więcej żelaza, dobra. Ej, będzie na łuk, będzie na łuk. Będziemy mieli łuk, mam trzy nici, chłopie. Będziemy mieli łuk. Tylko nie mam strzału, muszę ją trzymać. Ej, nie no. Dobrze jest, dobrze jest. Znaczy źle pod względem żelaza, ale dobrze jest pod względem łuku. Ale nie jest, także teraz znalazłem tego Clive'a, trochę oszukując, bo włączyłem niby tego X-Raya, ale to było tylko po to, żeby zobaczyć, czy w ogóle są to surowce, czy ten świat jest zbugowany. I szukałem, że kopam się. O kurde, ale później ja nie będę wiedział, jak wrócić. Ej, a jakbyśmy poszli na przykład do Netheru, nie? Później. Znaczy, nie, nie zdążymy, ale... Ale jakbyśmy mieli więcej czasu, to ja bym poszedł do Netheru i spróbował się stakować szkielet, zostaw, nie? Uprzejmie bym poprosił, żebyś mnie tam... Ja myślę, od której oni strony przyjdą? Od tamtej... za wioską, tam gdzie się ten dom palił. A ty go nie widziałeś chyba. Tam gdzie... się dom palił? A, tak. Dobra, tutaj dobra. Ale nie tam, ja nie tam, nie tam gdzie się kowal palił, co ty widziałeś, tylko inny dom. No, wiem. Tam po drugiej stronie kompletnie, nie kowal. Tak, dobra, błagam, dajcie mi diamenty, błagam, błagam, błagam. Chcę mieć chociaż dwa diamenty na miecz. Ej, no mam mineshaft, to muszą być tu diamenty gdzieś, muszą być. Muszą w jakiejś skrzynce, gdziekolwiek, muszą tu być diamenty, nie wierzę, że... Nie będzie diamentów, no nie wierzę w to. Ej, nie wierzę, że tu nie będzie diamentów. Ej, ja mogę iść do Netheru tak naprawdę. Tylko po co? Ja wiem co zrobię, genialne. Zrobię kilka mur lawy zrobię. Ej, a wiesz co jest jeszcze bardziej genialne? Że ty możesz, patrz, chociaż nie wiem czy to jest w zasadach, ale możesz, niby nie możemy pożyczać itemów, ale jakbyś ty postawił bloki netherytu i my byśmy je później wykopali, to by tak naprawdę byśmy się nie dzielili, tylko byśmy je wykopali. Więc to mnie... Ale by wtedy... Ej, ty, to jest genialny plan, chłopie. Ej, ale oni by się chcieli... My Netheru to... Ej, to jest big brain. Może nie Netheru to, ale jak są można? No Netheru to za mocno. No, bo to, to już będzie przesada, ale diaksów można. To robimy tak z diaksami, dobra, to ja nie szukam diaksów, tylko żelaza dużo. Ej, robimy tak z diaksami, okej? Dobra. Ale nie, dobra. Dobra, ej nie, to ja już mogę wracać tak naprawdę, bo... Tak, tak, brawo, wracaj. Bo mamy na kill-offy i żeby to wykopać, więc się go nie uszami, dobra. Ej, ale ja... Ale ja nie wiem jak to... Kurde, mole. I jak myślicie, widzowie, mogę się tepnąć? Bo ja będę wracał milion lat. Tepaj. Dobra, oni chyba też się tepną. Uważaj, nie, nie, nie tepaj się jeszcze, bo ja tutaj wylewam lawę.
Dobra, to nie jest dobry plan, żeby się tepać. Okej, okay. Robimy. Ale tu będzie mur lawy, oj ja. Nie, oni nie przyjdą. My będziemy cały jak sobie, nie? To oni będą mieli. Oni będą mieli takiego. Będą mieli tak zwanego lamentwaka. Mocnego. Jak oni będą tak zniszczeni psychicznie po tym. Ja mam tyle żelaza od gromu. Możemy ich nabrać, że my nic nie możemy ten i na przykład. O, przedłużamy czas o 10 minut. Przedłużamy? Strzelił piorun w konia i się spanowały szkielety na koniu. Na tych szkieletonowych koniach. 19 minut mamy. Dobra, to powiedz, kiedy mogę się topać. Mogę się topać? Już nie, jeszcze nie. Ujo, jest człowieku, to była pewna śmierć. No. Dobra, wiesz co? Jezus, pali się! Pali się! Dobra, nie, jeden domek się może spalić, to się nic nie stanie. A trzeci jest włączony. Dobra, tepnijmy. Tepnijmy. Już poczekaj, czekaj. Ty mnie. Bo. Dobra, możesz się tepać. Ale tepniesz ty mnie? Bo... Ja nie wiem jak. No to wpisz tak. TP, Kacper F1, spacja. Spacja i twój nick wpisz. O. Co ty robisz, człowieku? O. Chodź tu. Uważaj, nic nie klikaj teraz. To tutaj, chodź tu. To, ta dźwignia, nie ruszaj tego absolutnie. To jest dźwignia, która wysadza całą tutaj okolicę. Co ty zrobiłeś? Ale tak, oni stamtąd chyba przyjdą. Ale to więcej wyleje. Jeszcze... Chodź tu. Poczekaj, ja tylko zjem. Chodź tu. Widzisz ten blok Dirta taki do góry? Tak. To my jak będziemy na zewnątrz, to my robimy tak. O! Chodź, skacz. Wychodź, wejście zamykamy, biegniemy. No, ale co? Może skakać będziesz się ciebie. Biegniemy do tego kościoła, idziemy do góry, niszczymy te rzeczy. Jesteśmy tu na pierwszym piętrze, tu jest drugie piętro z bunkrem. Ej, dobra, robimy to, tylko ja idę wyłączyć tą dźwignię tam, okej? Okay? Jaką dźwignię? A, bo tam jest dźwignia. Ale ty wyłącz, bo ja nie mam jedzenia. Mam, ale mało. Ale chodź tutaj jeszcze zobacz. Jeszcze wyżej, dobra. Tu jest bunkier na tą stronę, na wszelki wypadek. A jak pójdziesz na górę, to jest po prostu strzelnica na wszystko. O kurde, ale to oblejmy lawą wszędzie. Wszędzie, tylko jeszcze nie zdążyłem. Dobra, ale to stawię te bloki diamentów jeszcze. Aha. Te bloki diaksów. Ale oni dostaną nieporozumienie to będzie. To będzie zbyt duże nieporozumienie dla nich. Chodź tu. Już. A czym to wykopiesz? No kilofem. Gdzie ty jesteś? Tutaj przy domku, tam obok lawy. Dobra. Jezu, jakiego oni dostaną. To nam tak naprawdę cztery bloki wystarczą. Cztery posty. Jakiego oni dostaną? Nie, no to będzie za mocne. O, i oni teraz takie, o nie, Kacper, o nie, dobra, dawaj. Zamieniamy to na diaksy. Ile mamy? 45 diamentów! A ja znalazłem ten, łuk w jednej skrzynce, więc może się przyda. I 13 strzał. Dobra? Nie, ale oni dostaną, tak na porażenia mózgowego dostaną. Dobra, to ja oblewam cię, bo nadal, nie? Tak, oblewaj wszystko, jeeeee! Nie, nie starczy diaksów na hełm. Jeszcze jeden blok postaw. Jaki on... Jezu, dobra, dam ci do bunkru na górze, zrobię skrzynkę i dam ci twoje diaksy, okej? Okay? Na twoje... I jeszcze będziesz musiał dać jeszcze trochę więcej tych bloków. Jeszcze dwa bloki. Nie? No ja sobie postawiłem. Dobra, dzięki. O kurde. Ej nie, to jest zniszczenie i psychiki kompletne. No. Ja nie mogę. Oni dostaną takiego.
Nie, ale nie mówimy im nic, jak my to zrobiliśmy, dopóki sami nie obejrzą odcinka i nie zostawią łapki w górę. Tak samo jak wy, widzowie, musicie zostawić łapki w górę po więcej takich filmów. Teraz filmy będą... Dzisiaj będzie jeszcze jeden film z Formuły 1, z kariery... Znaczy, nie kariery, takiego sezonu, Lando Norrisem. Chcesz siekierę, czy ten? Gdzie będziemy z P20 startować w każdym wyścigu. Dobra, zrobię ci miecz, okej? Tak, miecz. Ej, słuchaj, właśnie, a propos, bo... Co, robimy to, też będziemy w sumie to mogli, będziemy mógł nagrać. Albo to, ten, karierę dwuosobową z tobą, na przykład, czemu tu jest TNT? To gdzie? Tu, wystanie. Gdzie? Obok kościoła. Zostaw, bo to jest, zasłuj to, bo to jest właśnie ta część tej pułapki. Dobra. Nie, myślę, że oni stamtąd przyjdą. Ale oni dostaną... Jezus, nie! Oni przegrają tą bitwę na 100%. Ile czasu to dało się, pytają? 13 minut, napisz. No, dobra. W bunkrze na samej górze, na samiutkiej, w tym strzelnicy, nie? Zostawiam ci twoje diamenty. Mhm. I poniżej tych diamentów niepotrzebne mi już rzeczy. Ej! Ale dostałem teraz... Z życia. Dostałem oświecony. Chłopie, wiesz co? Zostałem oświecony. Patrz, mamy tu obsydian, nie? Ja ten obsydian mogę przecież wykopać, nie? Diamentowym kilofem i zrobimy sobie enchant i sobie zenchantujemy te rzeczy wszystkie. Dawaj, szybko. Nie, dobra, szybko. Nie, widzowie. Zostawcie łapkę w górę po więcej takich rzeczy, żebym wpadał na więcej takich pomysłów genialnych. Gdzie jest mój crafting? Kurde, nie mam craftingu. Ale muszę wykopać drzewo. Idziemy po drzewo! Czemu ty toniesz, chłopie? Nie rób tak! Uważaj, bo tu są jakieś... Te... Co to są za te... Pułapka jakaś? Pułapka, tak. Uważaj na to, nie wchodź. Nie wchodzę. Ja tu kopię tylko drzewo. Spokojnie. Nie, to jest przepiękne. Patrzcie, widzowie. Nie, oni dostaną laga mózgu. Oni dostaną laga kompletnego. Nie mogę się już do tego doczekać. To przecież będzie przepiękne. Przecież oni przychodzą, nie? My się pod koniec czasu z nimi zdzwonimy, żebyśmy wszyscy razem byli. I to dopiero będzie ich reakcja. Takie, co? Nie. Będzie, muszę to zadać, bo to będzie piękne. Ja już się po prostu tak śmieję. Bo... A później oni będą nas atakować. Później my będziemy ich atakować. Wykopię dwa bloki obsydianów w bunkrze, okej? Okay? No, a ja co ty sądzisz? Może, czy siedzimy w... Ja bym siedział w tym... W jakimś domu, domku jakimś. Ja jeszcze jakiś dom zbuduję na bunkier. Tak, zbuduj bunkier obok tego zejścia na dół. Oni patrzą na to... A spróbuję ich zwabić tutaj może, czy... Nie wam. O nie, nie mamy książki. To się tak robiło? Nie, inaczej. Nie, poczekaj, jak się robiło enchant? Jak się robił enchant? Aj, bo dostałem już. Poczekaj, jak się robił enchant? No co? Poczekaj, jak się... Enchant... Ej, zrobiłem tą pułapkę, co ty na to? Potrzebuję 4 te... Dobra, 4 obsa. Postawisz biblioteczkę jedną, ja to wykopię i będziemy jeszcze... I będziemy mieli enchant, a ja mam dużo lapisu, więc będziemy mieli ten. Poczekaj, ja jej robię tą pułapkę. Ej, nie no, widzowie, nie mam pytań. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy to jest oszukiwanie, czy nie. Mi się wydaje, że nie, no bo w sumie nie było w regulaminie tego powiedziane, że nie możemy tak zrobić. Więc myślę, że nie będzie tak źle, jak mogło być. Ej, ale oni dostaną takiego laga po prostu, już się nie mogę tego doczekać. Ej, gdzie jesteś? Budujesz dom, pułapkę? Tak. A przyjdziesz na chwilę do naszego bunkru największego. Prawie wpadłem do lawy. Weź, przyjdź proszę szybko do naszego bunkru i postaw jedną biblioteczkę, okej? Okay? O, tu jest. Biblioteczka. Nie, no to będzie genialne. I to będzie jeden z dłuższych filmów na moim kanale, bo jeszcze 10 minut widzowie do ostatecznej bitwy. Mamy! Let's go! Oni już chyba wiedzą. Oni po tych achievementach już chyba wiedzą, co ja robię. Oni nie są tacy głupi chyba. Chyba.
słyszę Kubę coś tam gada takim. Co, ale jakim cudem? Nie, oni coś takiego słyszałem, że co, jakim cudem? Bo spokojnie słyszę go. Kiedyś, co, jakim cudem? Ej, ja mam pomysł. Ej, nie było powiedziane, że nie możemy. Nie, to... Wyświetlił się ten, że FNC to... Tak, wiem. Wymaga poziom szósty. Kurde! Ekspiarkę muszę... Ej, czekaj. Eks. Ej, może się... Spawnować mobów? No. Ej, no, ej nie, my mamy dzisiaj tak big brain. Panie. My robimy im parę przy wejściu wszędzie. Moby, no. Idą, ej! Idą? Są tu. Kurde, zakładam zbroję moją. Szybko. Oni dostaną tej... Ej! Już. Dobra, dzień dobry, gdzie oni są? Od której strony? Czekaj. Od której strony? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Od której? Tam od góry, co ja mówię? Tak. Jak ja mam tu przejść? Upie. Jak ja mam tu przejść? Nie, ja tu nie idę. Nie ma szans. Którędy ja mam tu przejść niby? Ej, bo jesteś się z niej potuc. A jakie mają rzeczy? Mają diaksy? Jeszcze ta muzyczka w tle taka, nie wiem czy to widzowie słyszycie, ale ja puściłem taką muzyczkę, takie... nie, oni zostaną... Uważaj, bo oni tu są. Nie idź tędy, bo cię lawa zaleje. Uciekli. Nie, chodź, Krzysiu tu jest to Krzysiu. A którędy, bo ja nie mam jak tu wejść. Nie mam jak tu wejść zbytnio. Ja będę ich straszył TNT po prostu. Ej, nie, ja nie mam pojęcia jak tu wejść. Nie, chodź tu tam, gdzie jesteś. Nie, ja chcę tu wejść. Kurde, potrzebuję jedzenia. Nie wejdę tu, nie? Dobra, zrobimy to po normalnym, człowiekowym. Jestem głupi. Oni dostaną porażenia mózgowego dzisiaj. Wrzuciłem mu ten, pospawnowałem skelety i oni go nawalają. Nie. Kuba coś tam krzyczy w pokoju. Nie. Ej, zrób mi tu most, żeby mógł się dostać. Bo jestem tu. Ej, widzisz mnie? Z bloków, zrób mi most, proszę. Czekaj, nie, poczekaj, ej, bo te szkielety zaczęły zaraz mnie strzelać. Nie, to mi się szybko, cofaj się, to uciekaj, nie ma sensu, schowaj się, bo. Ile czasu? 6 minut do ostatecznej bitwy. Dobra, napisz. Dobra, ja im piszę, że ten, że. Żeby się rozłączyli, teraz z nimi będziemy gadać. Dobra. Ale co spawnujesz skeletonów? Ej, czekaj, bo ja nie mam zbrojki w ogóle. No, zostawiam ci szansę. Tam na górze? Tak, tam na górze. Ile tu jest szkieletów, człowieku? Nie, no ja stoję tutaj na takim moście zbudowałem, ale... O nie! Ej, ja nie mam jedzenia. Błagam, odbierz ktoś. Dobra. Ja piszę cokolwiek, żeby oni zobaczyli, że ktoś pisze. No są przy telefonach, muszą to słyszeć. No, usłyszycie to. Kurde. Ej, pójdziesz do Krzysia mu powiedzieć, że ten? Żeby co? Albo wiesz co, ja pójdę do Kuby mu powiedzieć, że ten, żeby się rozłączyli, a ty opowiedz widzom cały plan naszej misji. No, to no. Dobra, więc plan jest krótki i będzie polegał na złapieniu oczywiście przeciwników, którzy są widać niezbyt dobrze przygotowani na to, co ich będzie czekać. Ogólnie na
naszą najważniejszym punktem opony jest twierdza, którą jest kościół, po której mamy zbudowaną niezłą obronę. No i w zasadzie tyle. To musimy polegać tutaj na... No. Dużo na nich, bo musimy ich zwabić. Dobra, to Karol, ja na chwilę przerwę połączenie, bo dodam Kubę i Krzysia. Więc Kuba, dzwonimy. Dzwonimy, widzowie. Ej, nie, oni dostaną powalenia mózgowego. Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi... Prowadzi w tej chwili rozmowę. Okej, genialnie. Czyli ja to zrobiłem nam drogę. On musi się rozłączyć. Tak, ale powiedziałem mu, więc zaraz się rozłączy. Prawie wpadłem do lawy. Ej, wracaj do tego, do... Wracam, biorę jedzonko. Wracaj do kościoła, tam stałaś. Już sekunda. Dobra, jeszcze raz do niego dzwonię. Ej, albo... Dobra, dzwonię. Nie ma, że prawie. Kuba? No, jestem. Dobra, to łączę i dzwonię do Krzysia. Dobra, to dodaję jeszcze Krzysia. Dobra. Halo? No, siema, dodaję was do rozmowy. Teraz ostateczna bitwa. No, teraz już wszyscy są w rozmowie. Dobra. 3 minuty do ostatecznej bitwy. Ej, nie, ja już z Karolem tutaj pękamy ze śmiechu. No, specjalnie, żeby was wkurzyć. Ej, nie, dobra. Ja będę się wystakowywał, nie, i ten, i jeszcze tylko pójdę do kibla na sekundę, więc zaraz przyjdę na odcinek. Bitwy. Ja jeszcze będę sobie tworzył ten. Tak jak się umawialiśmy, jeden tam, gdzie ja zostaję tam, gdzie ten, a ty zostajesz przy tym, wiesz, gdzie. Poczekaj, ty zostajesz. Tam szybko do mnie. Nie, już nie możemy, bo zaraz będzie bitwa. Nie, ale możesz się tepnąć, dawaj szybko. Poczekaj, bo ja tworzę coś ważnego. Dobra, mam przy tym, wiesz, tajnym czymś? Tym w dół, tajne? Mam się tam tak, schować? Okej, tak, okej. Okay, tak. Okay. Okay. No, poczekaj, ja jestem w tej naszej wieży, gdzie? Gdzie? No, chleb. A, bo to tu wszystko. Dobra, będę miał 36 chleba. No i co? Kuba i Krzysiek, jak myślicie? Co myślicie o... tej walce, ostateczności. Dobra, co myślicie? Możemy zaczynać już bitwę? Tak. Dobra, już teraz na siebie. No, o kurde mole. Ej Karol, bo my tam nie, bo my nie zatkaliśmy tego przejścia tam. Dobrze. Ale chodzi, że one jest zatkane. To jeszcze poczekajcie, to jeszcze sekundę. Sekundę, bo ja muszę to zajmie dosłownie sekundę. Możecie, potem. Ty tam jesteś, Karol? Zatykasz tam? Poczekaj, nie dobra, bo czekajcie. Ej, dobra, nie, widzowie, to będzie potężne. Karol, tu jesteś. Ja na nich czekam już, widzowie, ej, nie, ja. Dobra, ej, jak ktoś powie, to ja jestem.
jestem i już poczekajcie, ja tylko to zrobię. Bo ktoś dzwonił nam do drzwi do domu. A, dobra. Okej, dobra. Widzowie, więc to jest bitwa ostateczna. Zostawcie łapkę w górę po więcej takich filmów, a my będziemy walczyć i czekamy. Będziemy się tutaj kampić i czekamy na nich. Dobra, możemy. Biciu, wy jesteście z nami na tym, na rozmowie? Bitwa. Dobra. Bitwa, czas, start. Skończył się w tej sekundzie czas. Nie. Tak jak jest. Mogę wam coś powiedzieć? My jesteśmy już gotowi, nawet już robimy coś. Dobra, no to zaczynamy, atakujemy. No dobra, wy macie atakować, a my mamy... Ej, oni rozlewają wodę? Tak. Co za potwory. Oni wodę rozlali tu wszędzie. Okej, widzę, poszło w ruch. Ej, dobra, nie. Ej, dobrze. Strzelam. Wiem, widzę. Ale nie ma sensu, nie ma sensu tak bez sensu strzelać. Ile masz strzał? Prawie 100. A, no to nie strzelaj tak bez sensu. Czekamy na nich. Oni muszą atakować, my mamy bronić tej wioski, nie? Ej, to by się nadawało do jakiegoś filmu. Jakiego poważnego. Nie widzę, no patrzcie, my mamy takie rzeczy. No słabe, ale. Znaczy słabe, wiecie co, słabe. To słabe, no, to jest tylko na jeden. No więc słabe, ale... Ale no, porównaniu do nich to my mamy milion dobre rzeczy, ale... Ja tutaj czekam. I ciekawe, czy oni będą może tamtędy atakować do ogonu? Gdzie są? Widzę. Wale w nich. Biegnę tam. Zamknij mi drzwi. Siema, jak tam? Krzysiek, jak tam? Siema. Nie no, siema Kuba. Ej, co jest? Pali się. Gdzie jest Krzysiek? Kuba, no bez... On ma złote jabłko! Co za koleś! Dobra, ja uciekam. Ale on... No dobra, chodź Kuba, goń mnie. No dawaj, goń mnie. A gdzie jest Krzysiek? Nie wiem. Ej, on gdzieś uciekł. On gdzieś jest, nie wiem. On uciekł. Dobra, zamknąłem tajne przejście. Krzysiek! Nie, zostaw mnie! Ja mam jedno serce! Nie, Krzysiek, pogam. Litości. Litości. Nie! Dobra, widzowie, bierzemy game mod creative i lecimy tam. Nie mogę. Nie no, Karol, jesteś zdany sam na siebie. Błagam cię, walcz. Nie, dobra, damy game mod. Walcz, Karol, walcz. Oni są pod ziemią w naszym tajnym przejściu. My się tu kampili. Okay. Tylko... Ej, bez podpowiadania. Co? Bez podpowiadania, to nie jest. Okej, sorry. Ol... Karol, pamiętaj... Ja nie żyję, ja umarłem. Karol, pamiętaj o naszej tajnej pułapce. Krzysiek jest dreksowy? Moje rzeczy wziął. Tam jest Redkanek. Dobra, wali, ale mocno, ej, uciekaj, skacz, nie, dobra, widzowie, GG, ale przerąbane. No i co, Kuba, przed odcinkiem mówiłeś, że my zawsze wygrywamy. Nie, tym razem wy wygraliście. No. Chodźcie. Ale na kreatywie, Kuba, już. Poczekajcie, ja jestem na spektatorze do was. Siema. O, chodźcie. Pokażę, jak my przyszliśmy, tak?
Ojej! Zrobiliśmy podkop pod waszą bazę. Wyszliśmy, zatakowaliśmy, nie udało się. Potem ja zacząłem zabić Kacpera, Kuba, wy zajmowaliście się Kubą. I potem, patrzcie, wyszliśmy tutaj podkopem. I patrzcie, prosto pod waszą wioskę. Nie, no co za... Karol, trzeba było zrobić to, patrz. Trzeba było... No właśnie wiem, teraz też nie działa. A jednak! Trzeba było zrobić to. Nie. Dajcie z Spectatora sobie wejście. Ale pokaż, jak to wygląda. Ja mi jednej kratki zabrakło. Ten redstone, być może to jedną kratkę za mało. Bo on ma chyba 10 kratek. Kiedy daliście im na pochodnie, jeszcze tam jak troszkę na pochodnie. Nie, ja nie mogę. I karę teraz to wypadł. Ojej, ja nie mogę. Co za... Ja w tej chwili mogłem wszystko wysadzić, jak to było. Nie no, dobra widzowie, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Przegraliśmy niestety, jak następnym razem spróbujemy wygrać. Czekaj, w ogóle, czemu jestem tak? Spróbujemy następnym razem wygrać, a ja się z wami żegnam. Pa, pa.